Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Siwiak i mam zaszczyt prowadzić ten warsztat terapii zajęciowej, który w ubiegłym roku otrzymał wspaniałą nazwę Siloe od naszego księdza dyrektora, ponieważ w ubiegłym roku nastąpiło bardzo ważne wydarzenie dla naszego warsztatu, mianowicie zmiana jednostki prowadzącej. I ponieważ w Białej Podlaskiej funkcjonuje drugi warsztat, też pod patronatem Caritas Diecezji Siedleckiej, w związku z tym ksiądz dyrektor Paweł Zazuniak nadał nam nazwę własną Siloe. A Siloe, jak wiemy wszyscy, jest to nazwa biblijnej sadzawki, która uzdrawiała chorych, niepełnosprawnych. I stąd jest to duża nadzieja na przyszłość naszej placówki. Dzień otwarty organizowaliśmy już od jakiegoś czasu, przygotowywaliśmy się do tego. Około godziny 10 mamy spotkanie z młodzieżą i z rodzicami ze zespołu szkół specjalnych w Białej Podlaskiej. Później w trakcie spotkania będzie prezentacja warsztatu, osobiste obejrzenie przez osoby, które przybędą pracowni terapeutycznych, pomieszczeń, w których odbywa się terapia i rehabilitacja. Jak wygląda Wasz dzień na co dzień? Co ciekawego robicie? Przychodzimy do warsztatu, to jest najważniejsze, prawda? Zaczynamy o 8 zajęcia w pracowniach terapeutycznych. W każdej pracowni pracuje 5 osób pod okiem instruktora terapii zajęciowej. Zajęcia i prace, które wykonujecie, tak? Są dostosowane do Waszych możliwości i do Waszych przyjemności, bo lubicie robić te prace, prawda? Wkładacie w to dużo serca, emocji, cierpliwości, wytrwałości, także bardzo też podziwiam Was za to. A Państwo wiedzą, że te prace, które wykonujecie, to są tak naprawdę dziełami sztuki? Tak, te prace są niepowtarzalne, jedyne, wykonane ręcznie i z miłością. Jesteście artystami, żebyście to tak? Tak. To trzeba przyznać. Słuchajcie, czego Wam życzyć na ten dzień otwarty i później na kolejne 365 dni? Czego nam życzyć? Wszelkiego dobra.